Alicja zamawia w sklepie internetowym prezenty na Dzień Matki. Koszty przesyłki zależą od wielkości zamówienia. Przy zamówieniu poniżej 100 zł wynoszą 5 zł, a dla zamówienia 100 zł lub więcej 8 zł. Czy można wyrazić wielkość zamówienia jako funkcję kosztów dostawy? Dobrze, czyli tak, pytanie jest takie, czy wielkość zamówienia, napiszmy wielkość zamówienia, jako funkcję kosztów dostawy. Czyli argumentem tej funkcji są koszty dostawy, a wynikiem działania funkcji powinna być wielkość zamówienia. Czyli w szczególności przypomnijmy sobie, że funkcja to jest coś takiego, prawda, gdzie wkładamy argument, czyli tutaj są koszty, i ona zwraca nam, dla każdej danej wielkości kosztów dostawy, powinna nam zwrócić jedną wielkość zamówienia. No dobrze, i zobaczmy, czy tak jest w naszym wypadku. No, tak, koszty dostawy są, mają dwie wartości, prawda? 5 zł lub 8 zł, czyli jakby zakres argumentów naszej funkcji byłyby tylko dwie możliwości, dwie wielkości, 5 lub 7. Zacznijmy może od 5, prawda? Czyli wkładamy do naszej funkcji 5. No i co? I teraz czy to określa nam wielkość zamówienia? No widać, że nie określa, dlatego że, jak to jest powiedziane, przy zamówieniu poniżej 100 zł koszty wynoszą 5 zł. Czyli jeżeli ja wiem, że koszt jest 5 zł, to znaczy, że moje zamówienie było na przykład 8 zł, 90 zł, 40 zł. Więc widać, że ta relacja pomiędzy wielkością zamówienia a kosztami dostawy nie jest funkcją. To już wystarczy, nic więcej nie musimy wiedzieć. Dla jednej wartości kosztów przesyłki może być bardzo wiele wielkości zamówienia. Wobec tego wielkość zamówienia nie jest funkcją kosztów dostawy. Czyli wielkość zamówienia nie jest funkcją No i oczywiście, jak pewnie się domyślacie, jest na odwrót. To znaczy koszty dostawy są funkcją wielkości zamówienia, prawda? Dla danego zamówienia jest jeden określony koszt dostawy. No, przy czym nie jest tak, że dla różnych wielkości zamówienia są różne koszty dostawy, no mogą być te same wielkości zamówienia. Prawda? Każda wielkość zamówienia poniżej 100 zł daje 5 zł kosztów dostawy, no, a dla zamówienia 100 zł lub więcej 8 zł kosztów dostawy. Czyli koszt dostawy jest funkcją wielkości zamówienia, natomiast wielkość zamówienia nie jest funkcją kosztów dostawy.